Pojawił się finałowy zwiastun filmu Logan, czas więc na jego analizę. Zwiastun w szczególności skupia się na tajemniczej małej dziewczynce, dzięki czemu wiemy już na pewno, że jest to komiksowa X-23. Tak samo jak w komiksach, posiada ona po dwa pazury chowane w przedramieniu obu rąk. Co do pojedynczych pazurów chowanych w stopach, nie jesteśmy pewni. Jednak wydaje mi się, że w filmie pojawią się w najmniej oczekiwanym momencie i będą zaskoczeniem dla tych, którzy nie znają komiksów. Możemy również zauważyć, że tak samo jak w komiksach, atrybuty fizyczne Laury zostały poprawione genetycznie. W pojedynkę dziewczyna rozprawia się z całym oddziałem napastników, budząc respekt w samym Wolverine. Co do tajemniczego oddziału, wiem już na pewno, że jest to komiksowy zespół cyborgów znanych jako Reavers. W komiksach ich głównym celem było zniszczenie X-Menów, a w szczególności samego Wolverina. W jednej ze scen możemy zauważyć również ich pracodawcę. Według pewnych informacji znalezionych w internecie jest to Xander Rice. W komiksach był on naukowcem, który stworzył X-23, później zginął z jej ręki. Co ciekawe, był on również synem naukowca, który pracował przy projekcie Weapon X. W jednej ze scen możemy zobaczyć komiks o X-Menach przeglądany przez Logana. Na jego okładce widzimy Saurona oraz Storm. W środku natomiast znajduje się scena z udziałem Rogue oraz samego Rosomaka. Co do samej sceny, wydaje mi się, że to Profesor X będzie posiadaczem owego komiksu. Da on go Laurze, aby zaszczepić w niej chęć zostania przyszłą X-Menką. W tej samej scenie możemy zobaczyć również, że Profesor X jest ślepy na jedno oko. Jest to zapewne nawiązanie do komiksu Old Man Logan, gdzie towarzyszem Rosomaka był ślepy Hawkeye. Na koniec mam dla Was informację dotyczącą roku, w którym dzieje się film, płynącą z ust samego reżysera. Film dzieje się w roku 2029. Dla ścisłości dopowiem, że scena epilogu Day of Future Past ma miejsce pomiędzy 23 a 24. Ciekawostką jest również to, że w samym zwiastunie profesor mówi, że ma 90 lat. Na dzisiaj to by było na tyle, a jak Wam podobał się finałowy zwiastun filmu Logan? Zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę, a jeżeli czekacie na więcej moich filmów, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam, cześć, trzymajcie się, pa!